Witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie. Ojej, kamera mi się rusza. A propos wczorajszego wydarzenia, jakimi były wybory w Polsce, myślę, że musimy tutaj, chciałbym kilka czasowników wyjaśnić. Mianowicie, to co wczoraj robiliśmy, to wybieraliśmy prezydenta, nie? Wybierać, słuchajcie, to jest czasownik wählen. Wählen, przez a umlaut samo h w środku, nie? Wählen, czyli odmieniamy ten sposób. Ja wybieram. Ich wähle. Ich wähle. Polacy wybierają. Die Polen wählen. Die Polen wählen. Pamiętajmy, że samo Polen to jest Polska. Polen ist. Polska jest. Jako kraj. Ale gdy dodałem do rzeczownika Polen rodzajnik die, to od razu wiemy, czy wiedzieć powinniśmy, że to jest rodzajnik, że to jest liczba mnoga i że mamy do czynienia z Polakami. Die Polen sind. Polacy są. Die Polen wählen. Polacy wybierają. I Polacy wybrali. Die Polen gewählt. Die Polen gewählt. Ja wybieram. Ja go wybieram. Ich wähle ihn. Ich wähle ihn. Pamiętajmy, że czasownik wählen, wybierać kogo co, jest czasownikiem z akusatywem. W związku z tym... Aha, mi się ta kamerka rusza cały czas, przepraszam was. W związku z tym jest akusatyw i będzie ich wähle dich, ja wybieram ciebie. Ich wähle sie, ja wybieram ją. Ich wähle ihn, ja wybieram jego. Natomiast na pytanie, kogo wybrałeś, to będzie pytanie Wen hast du gewählt? Wen hast du? Wen to jest akusatyw od pytajnika wer. Wer to jest kto, nie? A wen to jest kogo. Czy to jest to samo pytanie, tylko w akusatywie, w czwartym przypadku. Tak patrzę, czy jakieś tu robactwo nie łazi po mnie. Okej, czyli... Polacy wybrali prezydenta. Die Polen haben einen Präsidenten gewählt. I teraz słowo prezydent. Słuchajcie, der Präsident to jest rzeczownik słaby. Oznacza to, że przy odmianie przez przypadek datyw czy też akusatyw rzeczownik prezydent otrzyma końcówkę en, ale to jeszcze nie jest liczba mnoga. Pewnie kojarzycie ten fakt, że rzeczowniki, dużo rzeczowników w języku niemieckim dostaje rodzajnik, dostaje końcówkę en i w ten sposób tworzymy liczbę mnogą. Plural, nie? Natomiast przy rzeczownikach słabych jest taka zabawa, że tam jest en, ale w akusatywie czy w datywie, nie? Dlatego jest der Präsident, ale oni wybrali prezydenta, sie haben einen Präsidenten. Ta końcówka en to nie jest liczba mnoga, to jest po prostu odmiana rzeczownika słabego w akusatywie. Musi być en. Gewählt, nie? Wählen kogo co. Ja chciałem go wybrać. Ja chciałem go wybrać. Ich wollte ihn wählen. Oni wybrali kogoś innego. Sie haben, muszę uważać, komary są. Sie haben jemanden anderen gewählt. Sie haben jemanden anderen gewählt. Nie? Akusativ. I drugi czasownik w związku z wyborami. A nie, jeszcze przepraszam. To jest taki mój live, vlog live'owy, czyli ja go nagrywam, te live'y, słuchajcie, te vlogi bez cięć. Chcę tak okazać troszeczkę spontaniczność tego wydarzenia. Wybór to jest die Wahl. I zaraz zobaczcie, że rzeczownik już nie ma umlautu, ok? Czasownik ich wähle ma umlaut, ja wybieram, ale rzeczownik wybór, die Wahl, już nie ma, nie? Umlautu. I liczba mnoga wybory, die Wahlen.
I w takim kontekście też się pojawia ten rzeczownik w takim politycznym, nie? Wybór na prezydenta. Ale tu jest dużo komarów, musimy za chwilę spadać stąd. Die Wahlen jako wybory. U nas też nie mówimy, że jest wybór prezydenta. Mówimy, że są wybory. Nie? Tak jakby tych wyborów było wiele. No po części tak jest, no bo mamy albo mamy 13 kandydatów w pierwszej turze, albo mamy dwóch kandydatów w drugiej turze. Ciekawostka. Wiecie, jak jest druga tura wyborów? To jest Stichwahl. To jest jeden rzeczownik. Die Stichwahl. I drugi czasownik, słuchajcie, który musicie znać, to jest głosować za. Głosować za to jest Stimmen für. Głosować za. To jest czasownik reakcyjny. Nie? On głosuje za Dudą. Er stimmt für Duda. A ona głosuje za Trzaskowskim. Sie stimmt für Trzaskowski. Sie stimmt für. To jest to, żebyście wiedzieli. Natomiast jest pewna grupa Polaków, wyborców, którzy nie głosują za nikim, głosują przeciwko komuś. I to jest i to jest takie w sumie dokonują dwóch wyborów, bo dokonują wyboru przeciwko komuś, a jednocześnie wybierając kogoś innego też dokonują wyboru, nie? Czyli są świadomi, że są przeciwko, na przykład, przyjmuję, przeciwko Dudzie, ale głosując za Trzaskowskim, muszą wiedzieć, że Trzaskowskim byłby taki i taki postulaty byłby wprowadził. I w drugą stronę, nie? Chcę na tym kanale pozostać, ja wiem, że lawiruję na tej lodowej tafli pod nazwą polityka, ale nie chcę wprowadzić tutaj żadnych politycznych uwag. Mam swoje preferencje, ale to nie chodzi w ogóle o to, żeby nie mam zamiaru was o tym przekonywać. Raczej tutaj językowo jest nastawiony ten kanał tylko i wyłącznie. Czyli na przykład jego żona głosowała za Trzaskowskim. Seine Frau hat für Trzaskowski gestimmt. A on głosował za Dudą. Und er hat für Duda gestimmt. Co z tego wynika, co z tego mogło wyniknąć, to możecie się domyśleć, albo nie musicie. W każdym razie, na ile są zdystansowani do siebie, nie? Na ile biorą tę sprawę bardzo osobiście. Na kogo głosowałeś? Takie pytanie Polak Polakowi zadaje w poniedziałek, nie? Heute, dzisiaj. Für wen hast du gestimmt? Für wen? Für jest akusatywowy, dlatego musi być akusatyw i dlatego jest für wen, a nie für wer. Nie? Für wen hast du gestimmt? Albo znając kogoś z wypowiedzi, z jakiejś tam opinii, wiemy, domyślamy się i mówimy: ty na pewno głosowałeś za Dudą. Du hast bestimmt für Duda gestimmt. Du hast bestimmt für Duda gestimmt. Widzicie tą zbieżność? Bestimmt, słowo z pewnością, na pewno, i gestimmt, czas przeszły od stimmen. A ty głosowałeś za Trzaskowskim. Und du hast für Trzaskowski gestimmt. Du hast für, nie? Stimmen. Pamiętajmy, że rzeczownik Stimmung to jest, on ma kilka znaczeń, żebyście wiedzieli, das stimmt albo es stimmt, das stimmt, to zgadza się. Zgadza się w sensie, że ktoś coś mówi, jakąś prawdę i my się z tą zgadzamy, bo to jest prawda, das ist richtig, nie? Das ist wahr. Czyli mówimy inaczej, das stimmt. Das stimmt. Stimmung to też jest w muzyce. Rzeczownik Stimmen to jest stroić. Czyli jak mamy gitarę, instrument. O, komarzysko mi urwało. Mamy jakiś instrument i on stroi. Mówimy die Gitarre stimmt. Stroi. Zgadza się, rozumiecie? Gitara zgadza się, stroi. W sensie dobrze nastrojona, można grać piosenki. Albo das Klavier stimmt nicht. Pianino nie stroi, nie? Fałszuje. Spielt falsch. Także gwoli ścisłości, odpytajka, kilka zdań dla was. Ta jest część odpytajkowa, czyli napiszcie te zdania, które wam teraz zlecam. Może nie wiem, ich będzie, około 5. Napiszcie w komentarzach pod filmem, dobra? Pierwsze zdanie dla was. Napiszcie takie zdanie. Polacy wybrali swojego prezydenta. To jest pierwsze zdanie dla was. Polacy wybrali swojego prezydenta. Napiszcie w komentarzu. Drugie
zdanie napiszcie. Wybory odbyły się wczoraj. I teraz odbyły się... Użyjcie albo czasownika stattfinden, jeżeli znacie, z tej trudniejszej, z tej wyższej półki, albo użyjcie es gibt, ok? Wybory odbyły się wczoraj. I trzecie zdanie. Jest takie pojęcie też w Polsce, myślę, że pojawia się, często słyszycie to. Oni wybrali mniejsze zło. Jest coś takiego. Tak się określa. Oni wybrali mniejsze zło. Nie znacie, to znacie w słowniku. Trzy zdania dla was. Ja wam bardzo dziękuję w takim razie za uwagę i tak powyborczo pozdrawiam was z lasu. Nie ma to jak się zrelaksować na rowerku z synem. Także trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. I do kolejnego filmu. A, dzisiaj live'y. A, dzisiaj, może nie wiem, kiedy ja to publikuję. Robię live'y w poniedziałki i w środy, słuchajcie. Live'y dla początkujących w poniedziałki i dla średnio zaawansowanych w środy. Obydwa o 20. Jeżeli jesteście zainteresowani uczestnictwem w tych live'ach i dowiedzenia się czegoś, zapraszam do kontaktu ze mną. Trzymajcie się. Hejka, pozdrawiam.